Troszeczkę o wczorajszym spotkaniu Legii Warszawa. Co można dało się zauważyć? To jedno. I od samego początku, początku tego meczu, ja tutaj na brudnie u siebie, gdzie nagrywamy ten, ten materiał, słyszałem te, przed rozpoczęciem meczu, te fajerwerki hukowe, głośne przed całym spotkaniem, ale wydawało się, że po kilkudziesięciu sekundach tego meczu to te fajerwerki... Rozpiepszyły za przeproszeniem całą grę Legii Warszawa. Piłkarze przestraszeni do granicy wytrzymałości. mi się wydaje, że nie było w tym ani dzieła przypadku, ani chwili szczęścia. Można powiedzieć tak: Legia Warszawa zagrała wczoraj tak kompromitująco, że kompromitująco wydawało się, że można zagrać pierwsze 45 minut w Norwegii. Niestety przy Łazienkowskiej było to 90 minut. 90 minut bez. Jakiś, no dobrze, nie powiem, że w 100% tej sytuacji, bo gdyby Pekarty w pewnym momencie nie, nie skoczył na kartkę papieru A4, to może byłoby 1 do 2, no ale skończyło się na 0 do 3 i, i tak naprawdę, szukać jakichkolwiek pozytywów w tej grze, w tym początku roku legi Warszawa, to naprawdę nie ma sensu. Chociaż niektórzy po meczu z Ruchem Chorzów myśleli, że taka radość przyjdzie. Na następne tygodnie czy też miesiące. Niestety ta legia Warszawa wygląda dramatycznie słabo w każdym elemencie. W rozegraniu piłki o obronie powiedzmy sobie szczerze i bramkarzu. Niektórzy by nazwali ręczniku, no ale powiedzmy sobie jasno, no, ta propaganda sukcesu przy łazienkowskiej od wielu wielu lat pokazuje, że nazwanie bramkarza legii ręcznikiem. Jest zakazane. Inni w lidze mogą mieć ręczniki. Legia musi mieć bramkarza zdolnego, młodego, perspektywicznego reprezentanta. W tej chwili Polski do lat 21. Nie pomaga. Obawiam się, że w tym sezonie Kacper Tobias może mieć więcej asyst od Jozue. Na to już zbiera wszystkie numery. I, i, I mniej więcej tak to, tak to wygląda. I co jeszcze bym yy, dodał? Oczywiście po odpadnięciu, yy, po kompromitującym odpadnięciu z Molde, yy, gdzie było widać yy, brak przygotowania, bo zwróćmy uwagę, Norwegowie wyglądali źle w drugiej połowie, ale z tygodnia na tydzień są coraz bliżej swoich rozgrywek. Przyjechali na Łazienkowskie już wyglądali tak, jak wyglądali w Norwegii. 45 minut świetnie, tak wyglądali 90 minut świetnie przy Łazienkowskiej. legia wyglądała coraz yy, gorzej od razu się pojawiły głosy, no to teraz walka o mistrzostwo. No właśnie, i ta walka o mistrzostwo powoduje, że musimy sobie takie tak zwane pytanie zadać, z kim ta Legia Warszawa na początku roku rozegrała mecze. No rozegrała dwa mecze, zdobyła cztery punkty z Beniaminkami. Ze słabymi Beniaminkami. I jeżeli dodamy, że w rundzie rewanżowej Legia już zdążyła rozegrać trzy mecze z Beniaminkami, czyli lks em remis, z Puszczą remis, i wygrana z ruchem, który nie oddał strzału i to jest pewnie największy sukces Kacpra Tobiasza w tym roku albo w tym sezonie, że ruch Chorzów nie oddał celnego strzału na bramkę w meczu z Legią, no to inni rywale do tytułu mistrzowskiego jednak takich meczów jeszcze nie mieli. Także pytanie, czy Legia Warszawa teraz skoncentruje się na lidze, bo też jej w Pucharze Polski nie ma? No nie, nie może się skoncentrować na lidze z jednego prostego powodu. Nie ma żadnych umiejętności. Ja, ja, ja patrząc na Legię w ostatnich tygodniach, czy nawet już w miesiącach, bo pamiętajmy od tego sławnego meczu w Szczecinie 4-3, który jeszcze odbył się gdzieś tam pod koniec września, Legia gra totalny piach. Oczywiście jest to zespół, który swoje mecze wygra, ale też sporo ich przegra. Tak, yy, tak naprawdę biorąc pod uwagę, że dzisiaj może tylko Raków się równać swoją dyspozycją na początku roku, są cztery drużyny, które lepiej grają w piłkę, pomimo dwóch porażek. śląsk Wrocław, Jagiellonia-Białystok, Lech, czy też Ogój. Także te brzonki o tytule mistrzowskim odłóżmy na, na inny sezon. Sukcesem Legii będzie zakwalifikowanie się z ligowej tabeli do europejskich pucharów na, na, na przyszły sezon. Co tu jeszcze by ewentualnie dodać dla tych optymistów, którzy ewentualnie wierzą w jakieś kolejne fajne mecze Legii Warszawa czy też poprawę gry defensywnej? Ja myślę, że z tym trenerem można tak, zrzucić na Jacka Zielińskiego Brak dobrych transferów, no ale do tego też chyba przy, przystawia swoją dłoń i tak zwane zatwierdzenie Kostaru Najic. No bo gdyby tak nie było, no to domyślam się, że ten trener. Chce pracować z takimi zawodnikami, jakich ściąga im dyrektor sportowy. A to wtedy nie ma nic związanego z poważnym y, klubem, bo powiedzmy sobie, że trener co ma korzystać z usług tych, których ewentualnie nie widzi. Nie widzi też y, kilku zawodników, którzy byli dobrzy. Płacz nad Mucim, który odszedł. Ja tam nie płaczę, bo Kostaru Najdż go w ogóle nie widział w podstawowym składzie. Teraz y, płacz nad Bartkiem Kapuską, którego znowu w ważnym meczu w pierwszym składzie nie widzieliśmy. Dlaczego? No, Kostaru no, tych trenerów, którzy ewentualnie ma fajnych swoich zawodników, którzy mogą ewentualnie odmienić losy spotkań albo ewentualnie mogą pomóc, ale z ich usług nie korzysta. I nie to nie jest przykład Legii Warszawa. Bicia Chcian w pogoni Szczecin z fantastycznym wejściem do polskiej ekstraklasy klasy. Wiecznie był u niego rezerwowym. To jedno. I też pamiętajmy, ci, co chcieliby wyciągać fajne wnioski, w ogóle patrząc na kadrę Legii, na bramkarza, który. Jest słaby. Na linię obrony, która jest dramatyczna, no to powiedzmy sobie szczerze, wyciągając dzisiaj z Legii Warszawa, żożółę i wszołka, ta drużyna wyglądałaby jak zagłębie lubin. Każdy, kto ogląda Ekstraklasę, wie doskonale, jak wygląda zagłębie lubin. Tak, i zagłębie lubin z każdego sezonu. To nie jest tak, że zagłębie lubin z tego, z każdego. Po prostu drużyna 8, 9, 10 miejsca. Niestety taka jest prawda o, o dzisiejszej Legii Warszawa. Dla mnie jest jedno, jedno pewne. Kolejny rok, tym bardziej, że ten rok zapowiada się i jestem przekonany, bez żadnego trofeum w gablocie, oczywiście można zaliczyć super puchar, który był na, wygrany z Rakowem na karne, który był na początku sezonu, ale ogólnie na koniec sezonu bez trofeum oznacza jedno. Drugi sezon Runaicza bez tytułu mistrzowskiego. Kolejny legi bez tytułu mistrzowskiego. Może tak się zdarzyć, że mistrzami od ostatniego tytułu Legii Warszawa byli kolejno. Lech, Raków, no i. Może przez. i tak znienawidzona przez Wojtka Hadaja jak Ja bym tak powiedział jedno. Trener, jeżeli Legia chce się wzmocnić, a ma na tego kasę, bo dobrze zarobiła już od lata, to też dla transfery robić dla kolejnego szkoleniowca, mi się wydaje że przy Łazienkowskiej nie ma czasu na, na to, by Runajic nie był w stanie przygotować linii obrony, wiedząc o tym, że od tego meczu z Pogonią Szczecin, od wrześniowego ta defensywa wygląda, znaczy że tak, ofensywa wygląda dramatycznie, ale ta ofensywa wygląda od pierwszego spotkania gdzieś tam pewnie w okolicach, w okolicach wakacji, czyli jeszcze lipca, nie był w stanie nic zrobić, nie poprawia. Nawet nie wyciąga wniosku. Wyjście na mecz, opowiadanie historii najbliższym dziennikarzom, że wyjdziemy i na moldę i zaatakujemy, że będziemy starali się wszystko odrobić, że w ogóle jesteśmy lepsi, nie miało sensu. Nie wiem, druga minuta zweryfikowała całe wszystkie jego plany, i ogólnie rzecz biorąc, to, że ci Norwegowie byli lepsi, powiedzmy sobie jasno, dzisiaj na, dzisiaj na tle innych tych wszystkich drużyn, to przyjechała drużyna kompletna która ma jeszcze miesiąc do rozgrywek ligowych i zdemolowała Legię. No stracić 6 goli, z czego 5 w pierwszych 45 minutach, to jest jakiś skandal. To jest po prostu... Dla mnie to jest niewyobrażalna sytuacja, za to odpowiedzialny jest Runajicz, który oczywiście przez pierwsze trzy mecze do meczu rewanżowego próbował z tą defensywą cokolwiek zrobić na mecz z ruchem. Inna defensywa na mecz z Tu już mówię o meczach ligowych. Inna defensywa, na mecz w Mordę. Kompletnie inna defensywa. No i teraz próbował coś powtórzyć, ale bez skutku. Czyli tam wszyscy po prostu są słabi. To, to nie, nie ulega wątpliwości. Pankow chwalony za mecz z Ruchem Chorzów. No właśnie, tak jak i Tobiasz, który miał celnego strzału, no to Pankow się mógł wykazać. No, ale patrząc na ruch Chorzów w polskiej Ekstraklasie, Totalny dramat. Dalej, no to już nie, nie mówmy, no to jest tak. Pierwsze połowy z Molde, czy pierwsza spuszczą, pokazuje, że ta linia obrony plus Bramkarz, no to nie są na duże wyzwania. No to są, tak jak wspomniałem wcześniej, zagłębie lubin, miejsca 8-10. Tyle stać na tą dzisiejszą legię w takiej, a nie innej kadrze. Po prostu Jacek Zieliński troszeczkę też mi się wydaje, za to odpowiedzialny. No i będziemy wyciągali wnioski dalej. I te marzenia o tytule mistrzowskim, że teraz Legia odpali, no nie, ma, nie ma za bardzo z czego brać i wyciągać takich wniosków. Pamiętajmy, ekstra klasa jest ekstra klasą. Troszeczkę trudniej się gra. Już się nikt legii nie boi, to po pierwsze po drugie, dzisiaj mówimy o Żozułek, który jest najlepszym polskim, znaczy najlepszym piłkarzem legii Warszawa, no w ekstraklasie, która została mu do rozegrania. Właśnie ten piłkarz ma zero asyst. No, nie wiem jak to, jak to odbierać. Czy pomocnik może jeszcze wpłynąć na, na losy tej drużyny? Pamiętajmy jedno: najlepszy jest strzelec też ma 6 goli. Jest nim też oczywiście Złe plus Peckard. Dzisiaj oni zajmują miejsca w okolicy drugiej dziesiątki w ekstraklasie. Legia w ofensywie wygląda dramatycznie. Do tego doszła gra defensywna. A jeszcze bym dodał i tak porównał troszeczkę, jak się bardzo fajnie. Polskim kibicom śmieje, udaje żartować z tak zwanego mojego drugiego ulubionego klubu na świecie Barcelony. Czawi odchodzi, bo widzi, że z tej obrony nic się nie da zrobić. Czawi odchodzi, bo przez większość sezonu ich napastnicy byli słabi. Czyli można powiedzieć Kostarunajcie. Ja po prostu też chciałbym od przyszłego sezonu pana widzieć w roli innej, ale na pewno nie przy Łazienkowskiej.